Witam. Dzisiaj tutaj nazbieraliśmy sobie troszeczkę róży. To są owoce róży. Można je sobie już teraz zbierać. Powoli już się zaczyna ten czas. Tutaj chciałem jeszcze powiedzieć. To są te takie dzikie. To są dzikie. To jest zwykła róża polna, gdzie tak przy lasach to rośnie. To jest ta dzika. To są róże, takie jak widać, one są większe. To jest z takich kupnych róż. To można także te owoce z tego używać. One mają te same wartości odżywcze. Także to śmialutko możemy sobie też brać. Natomiast jest kilka opcji, co z tym można zrobić. No. Można to poprzecinać na pół, znaczy radziłbym do suszenia, żeby to lepiej się suszyło. I tak, to jest w całości, można to zostawić, jeżeli będziemy to robić na herbatę i tak dalej. Jeżeli do jedzenia, na jakieś konfitury i tak dalej, no to trzeba by było te pestki w środku razem z tymi włoskami takimi pousuwać, bo tam w środku będą takie pesteczki. Ja tutaj akurat noża teraz pod ręką, mi przeciął jednego. I te włoski wskazać w każdym razie, bo te włoski też są dosyć paskudne, co tam w środku są, to by trzeba było usunąć. Albo bezpośrednio można też, niektórzy robią to, zgotować na konfiturę i później przesitko też wszystko przetegować. Przepchać tak, żeby było też ok. No i co do rośliny, co do tego wam powiedzieć. No tutaj jest, w każdym razie jest rozkurczowo, moczopędna, żółciopędna, wzmacniająca, przeciwkwotoczna, ściągająca, pomaga też w depresjach, poprawia nam trawienie, reguluje miesiączkowanie, działa wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, odtruwająco, zwiększa także popęd płciowy, uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne. I tak można to jeszcze stosować przy jakichś nieżytach żołądka, jelit i tak dalej. No, przy takich różnych rzeczach do tego nam to jest potrzebne. W jakichś stanach zapalnych skór i tak dalej. No co jeszcze, o tym ciekawostka jeszcze jest. Jeszcze są bardzo dużo witaminy C w tych owocach. Także to są takie małe bomby witaminy C. No a jak wiadomo, witamina C jest nam bardzo potrzebna. Jest to antyoksydant, który jest bardzo potrzebny, żeby zatrzymać wszystkie procesy starcze i tak dalej. Także jest potrzebne do organizmu, do tego systemu obronnościowego naszego, żeby wszystko to ładnie, pięknie działało. Także teraz się zaczął sezon, można powoli sobie zabierać do rwania, tylko uwaga na kolce. Tyle na dziś, pozdrawiam was.